Kolejny vlog, kolejny vlog, witajcie. Ja wychodzę z pola kukurydzy niczym jakaś postać z filmu grozy. Zawsze chciałem to zrobić, więc witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Tomek. To jest kanał po 30. Zaczynamy. I nieważne ile razy upadniesz, ważne jest ile razy wstaniesz. O kurde. Miejscówka numer 1, czyli jeziorko tutaj położone nieopodal. O, dobra, włączyłem nagrywanie. Przydałoby się. Wstałem rano. Przesłuchałem wszystkie płyty. Wstałem rano i pomyślałem, czas nagrać vlog. Kolejny szalony. Może tym razem. Chociaż raz. Dzisiaj poruszę temat samotności za granicą. Może i nie tylko za granicą. Kolejny cykl z serii Ausländer bez Umlaut, czyli obcokrajowiec. Witam wszystkich. Dzięki za nowe subskrypcje. Pozdrawiam wszystkich. Obserwuję wasz kanał, także uważajcie. Chciałem pozdrowić kanał M. Gradowski Trip. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania tego gościa. Szczerze powiedziawszy, zmotywował mnie do wyjścia po prostu i nagrania jakiegoś nowego odcinka, także pozdrawiam, trzymaj się tam. Teraz jest chyba w Wietnamie. Gościu rzucił taki, może nie typowy przykład, ale gościu rzucił pracę w korpo i wyjechał po prostu w świat. Także szacunek. No i dobra, zaczynamy więc. Temat samotność. Czym jest samotność? Samotność jest to odizolowanie się po prostu od ludzi. Wydaje mi się, że artyści tak mają. Im więcej osób dookoła, tym człowiek bardziej czuje się samotny. Poruszę bardziej temat samotności za granicą i odizolowania się od ludzi na własne życzenie tak naprawdę. Kiedy przyjechałem do Niemiec, nie ukrywam, że czułem się jakby bardzo samotny, odczuwałem to. I tak jak większość osób, chociaż nie usprawiedliwiam się, szukałem jakby, chciałem zagłuszyć samotność bardzo prosty sposób, czyli po prostu używkami, w tym przypadku alkoholem. Nie demonizowałbym tego aż tak bardzo, ponieważ no, muszę powiedzieć z perspektywy czasu, że alkohol pomógł mi jakby przetrwać ten najcięższy okres. No i wbrew pozorom wtedy jakby przestałem być samotny, bo miałem bardzo wielu kolegów dookoła, którzy również czuli się samotni i również w ten sam sposób zagłuszali to uczucie. Bo jeżeli ktoś nie wyjechał nigdy za granicę, ja też nie chcę tutaj się robić na jakiegoś, nie wiadomo, męczennika, ale jeżeli ktoś, chodzi mi o perspektywę, jeżeli ktoś nie wyjechał za granicę, to być może no, nie rozumie mnie. Osoby, które są za granicą, pewnie będą w jakiś sposób to bardziej rozumiały. No i zaczął się taki okres dosyć wesoły w moim życiu, czyli alkohol, koledzy i imprezy. Ale mniej więcej po 2 latach jakby chciałem czegoś innego. Zastąpiłem tęsknotę za krajem tęsknotą za normalnym życiem, powiedzmy, bo bardziej za granicą jest to wegetacja, tym bardziej w warunkach takich, w jakich ja żyłem, czyli typowo kilkunastu Polaków w jednym domu. No a później się wszystko pozmieniało trochę, zacząłem się ogarniać, zmieniłem mieszkanie. Przeszedłem też bezpośrednio na kontrakt do pracy, więc jakby można powiedzieć, byłem ten poziom wyżej. Po 5 latach przyzwyczaiłem się do samotności, moja skóra stała się twardsza i tak naprawdę już trochę zapuściłem tu korzenie, więc jeżeli wrócę do Polski, to znowu będzie dla mnie to dosyć stresujące. Jeden wielki znak zapytania. Ale czy można się przyzwyczaić do samotności? Nie wiem. Wydaje mi się, że to też zależy od człowieka. Jeżeli mogę powiedzieć swoich znajomych, czy
kolegach, no to mam ich raczej od podstawówki, od liceum. Są oni wszyscy w Polsce. A tutaj tak prawdę powiedziawszy, nie szukałem jakichś wielkich znajomości. Mam jednego znajomego z pracy, ale nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś tam bardzo dobry kolega. Po prostu trzymamy się w miarę razem. Człowiek jednak, co by nie mówić, potrzebuje jakby towarzystwa drugiego człowieka i ten instynkt jakby przynależności, potrzeby przynależności do jakiejś grupy, no jest też dosyć mocny i ważny. Nie można się całkowicie zamknąć we własnej skorupie, we własnym domu. Jeżeli miałbym się sam ocenić, to bym powiedział, że jestem introwertykiem z domieszką ekstrawertyka. Myślę, że to jest fajne połączenie. Człowiek jest taki dosyć spokojny, ale jak potrzeba, to też wychodzi ta druga natura. Chociaż ktoś, kto ogląda, to może pomyśleć, no stary, słuchaj, już nie rób siebie takiego zamkniętego i nieśmiałego, w końcu wchodzisz do ludzi, tak, ale mówimy o jakby wewnętrznym poczuciu, jak siebie odbieramy. Słońce teraz wyszło fajnie. No i tak, więc uważam się za dosyć introwertyczną osobę, ale ja akurat to w sobie lubię i cenię. Więc ja lubię samotność i to, że na przykład ktoś teraz jedzie rowerem i właśnie będzie przejeżdżał, to jest kolejny etap jakby budowania tej pewności siebie. Jeżeli chodzi o zagranicę, początki były najgorsze, a teraz już nie odczuwam tej samotności, jak już wcześniej mówiłem. Polubiłem ją, zaakceptowałem. Dla kogoś z boku to może wyglądać, że się zamykam albo izoluję. Może po części tak jest, ale to na własne życzenie. Bo to nie jest tak, że nie możemy się z kimś zaprzyjaźnić za granicą. Ja po prostu nie szukam tego kontaktu aż tak. Te kontakty moje z kolegami, przyjaciółmi, no to naprawdę trwają już po kilkanaście lat. I ciężko mi jest teraz w wieku 31 we wrześniu silić się i poznawać jakieś nowe osoby. Wiem, może to jest złe, może się zamykam, ale no nie ufam po prostu, może tak. Bo jestem dosyć otwartą i szczerą osobą, więc jeżeli z kimś rozmawiam, to czasami mogę za dużo powiedzieć, a nie chciałbym, żeby to później było w jakiś sposób wykorzystane, więc to może z tyłu głowy gdzieś mam, żeby jednak mieć dystans do ludzi. Niech przyjdzie. Chcę cię zobaczyć. Dziadzia. Dziadzia jest? No. Ładnie, co? I co, robimy kaczuszkę? To też spojrzeć, żeby mi roweru nie buchnęli. To nie Polska, kurczę, trzeba uważać. Dobra. Kaczuszki, zobaczymy, ile raz się odbije. Ojej. Dobra, tego nie wrzucę. Kamień nie był płaski, wiecie. Druga. A, dwie. Nie ma płaskiego kamienia. No. A, poszedł. Cztery razy. Mam tego świadomość, że ktoś z zewnątrz, jak mnie obserwuje, może powiedzieć, że się wywyższam. Ale to nie jest wywyższanie, tylko no jakaś izolacja na własne życzenie i dobieranie sobie ludzi w miarę na tyle, na ile to jest możliwe za granicą, wartościowych. No ja też nie chcę generalizować, no ale kurczę, dużo osób, które tu przyjeżdża, no to ich cel w życiu to jest taki, żeby dostać wypłatę, wysłać część do Polski, a resztę przepić. Dobra, będę miał rodzinę i tak dalej, zobaczysz, jak to jest. Wiem, wszystko wiem. Kawaler nigdy nie zrozumie żonatego, także pozdrawiam wszystkich żonatych panów i wszystkich kawalerów tak samo.
wszystkie piękne panie, które to oglądają. Hejka. Dobra, jedziemy dalej. Bocia! Uratowani! Jeżeli jesteś facetem, to przełkniesz jakoś samotność. I nieważne ile razy upadniesz, ważne jest ile razy wstaniesz. O kurde! Mam nadzieję, że wam się podobało. Dla mnie na pewno nowe doświadczenie, nowe emocje. No i tak jak zawsze bywa. Nie było tak źle, jak myślałem. Trzymajcie się.